Dobry wieczór, witam na konferencji prasowej po 7 spotkaniu ćwierćfinałowym pomiędzy GKS-em Tychy a Automatyką Gdańsk. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 2-0, a co za tym idzie awansem do półfinału Polskiej Hokej Ligi. Poproszę o komentarz pomeczowy. W pierwszej kolejności trener gości pan Marek Ziętara. Co się tyczy meczu samego dzisiejszego, siódmego, to myślę, że w pierwszej tercji nasze osłabienia, dosyć dużo zapaliśmy kar. W tej pierwszej tercji, z czego dwie przeciwnik wykorzystał. A i tak ten mecz się ułożył niefortunnie dla nas w tej tercji. Natomiast drugą i trzecią tercję myślę, że szczególnie drugą dominowaliśmy na lodzie. Wykreowaliśmy znacznie więcej sytuacji niż przeciwnik. Mieliśmy naprawdę wiele, wiele świetnych sytuacji bramkowych. A niestety nie udało nam się strzelić bramki kontaktowej, która by nas wprowadziła w ten mecz. Mimo tych wielu sytuacji, świetnie bramce bronił Marej, a my troszeczkę nie potrafiliśmy go złamać w tych sytuacjach, które mieliśmy. I tak to jest, jak nie strzelisz bramki, meczu nie możesz wygrać. To się tyczy dzisiejszego meczu, a co się tyczy całego ćwierćfinału, całego play-off, to myślę, że był to bardzo dobry ćwierćfinał. Myślę, że dawno takiego ćwierćfinału nie było na takim poziomie. Znakomite mecze, wszystkie mecze na styku, można powiedzieć. Wszystkie mecze, dobry hokej uważam, grały obydwie drużyny. Myślę, że byliśmy godnym przeciwnikiem dla aktualnego mistrza Polski. I tak troszeczkę gdzieś może, albo łudu szczęścia, myślę, że ciut łudu szczęścia i być może jeszcze doświadczenia na niektórym zawodnikom na tym levelu, na tym poziomie, w takich rozgrywkach jeszcze troszkę zabrakło, ale muszę powiedzieć i podziękować całej drużynie, bo naprawdę zostawiła w tych ćwierćfinałach, w tym playoffie serce na lodzie, zostawiła ogromne zaangażowanie, a to jest bardzo ważne w sporcie. I muszę oczywiście im podziękować. Również chciałbym pogratulować trenerowi Gusowi i drużynie Tyckiej awansu do półfinału. Życzyć powodzenia w potyczkach z Podhalem. Ale również chciałbym podziękować kibicom obydwu drużyn, gdańskim i tyckim, ponieważ były to na pewno znakomite też z ich strony znakomity doping, zarówno tutaj, jak i w Gdańsku. I na pewno to mogło się podobać. I podobać się mogło zarówno hokej, jak i to, co się działo w czasie meczu. Tyle z mojej strony. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Trener gospodarzy, pan Andrzej Guso. Przede wszystkim chcę podziękować trenerowi gdańskiej drużyny, bo naprawdę seria była niesamowita. Drużyna z Gdańska zaoferowała nam taki nietypiczny hokej dla naszej drużyny. Taki bardzo kontaktowy, taki bardzo agresywny i dużo moich chłopaków byli po prostu nie gotowi podjąć taką kontaktową pracę. Także trenerze, dziękuję bardzo. Mówiłem chłopakom, ale chyba to jest moja wina, że nie doniosłem, nie udało mi się donieść do drużyny, że Gdańsk to nie jest łatwa drużyna do ogrania. W tamtym roku myśmy mieli problemy z Gdańskiem, przegrali 2 mecze w domu. W tym sezonie 4 mecze w sezonie zasadniczym wygraliśmy, ale każdy mecz był taki sam jak dzisiaj. Wszyscy mecze byli na styku. Drużyna z Gdańska przed play-offem mocno się wzmocniła i mieli tam 10 albo 11 meczów wygranych bez porażek, nie? Także mówiłem, rozmawiałem z chłopakami na ten temat, ale nie każdy mnie usłyszał. No i oprócz tego, jak powiedziałem, Gdańsk naprawdę grał super w sytuacjach, kiedy popełniali błędy. Znakomicie się spisywał w bramce bramkarz nabytek Gdańska. Także, panie trenerze, naprawdę dziękuję. Te moje oczekiwania na początku sezonu, kiedy mówiłem, że liga będzie bardzo ciekawa, jakby w wodę patrzyłem, nie? Po drugie, chcę podziękować swojej drużynie za charakter, bo naprawdę chyba połowę meczów w tej serii moja drużyna wygrała nie na umiejętności, a na charakterze, przegrywając w serii 1-2 zwycięstwo w Gdańsku, przegrywając w serii 2-3 zwycięstwo w Gdańsku, to naprawdę były takie charakterne mecze z naszej strony.
Idziemy dalej. Wiem, że w Podhale gra ten sam system taktyczny, co gra Gdańsk. Naszym zadaniem jest doprowadzić chłopaków do siebie, podnieść troszeczkę ich poziom fizyczny, podnieść poziom psychologiczny. Ja myślę, że taki ćwierćfinał wzmocni naszą drużynę. No i jak powiedział trener, ja naprawdę dziękuję kibicom i gdańskim, i tyskim, bo atmosfera była i w Gdańsku niesamowita, i w Tychach rewelacyjna. Także zapraszam naszych kibiców wiernych na następne nasze spotkanie, a trenerowi, goście, życie powodzenia. Gdańsk idzie w dobrym kierunku. Widzę, że jeszcze parę lat temu tam była pusta ziemia, a teraz tam naprawdę znakomita drużyna. Także dziękuję wszystkim. Widzimy się na następnym meczu w Nowym Targu. Dzięki. Dziękuję. Czy jakieś pytania do trenera? Ja mam pytanie. W zasadzie wszystko jedno, które z trenerem nie odpowie, bo jedno bardzo by dwóch. Czy to trochę na ten siódmy mecz, a może wcześniej nie wpłynęło właśnie to, o czym pan trener Zieciara wspomniał, że Tychy są drużyną ograną w playoffach, mają doświadczoną w playoffach, a Gdańsk trochę może dzisiaj po prostu nie wytrzymał nerwowo tego siódmego meczu, pierwszy raz grając w playoffy od dawna? Nie, myślę, że jeżeli chodzi o to, że nie wytrzymaliśmy, to nie, absolutnie. Tym bardziej, że jeżeli spojrzeć na to, że drugą czy trzecią tercję, myślę, że była na naszej stronie. Ale jest początek tutaj, był. Początek, no to tak jak wcześniej powiedzieli, no kary, faule, osłabienia, no nie wygraliśmy tego osłabień, ale potem ten masz patrząc na ten mecz, to absolutnie nerwy tutaj nie, ale myślę, że tam jakiś ten wyjdzie wcześniej. Łódź szczęścia na pewno był troszeczkę w tych ostatnich meczach, popatrząc na pierwszą bramkę w Gdańsku, jaka nam wpadła i tak dalej, to troszeczkę po stronie na pewno tyskiej, a ogranie na pewno, oczywiście, no, trzeba pamiętać, że przecież drużyna tyska jeszcze w tamtym roku grała w Lidze Mistrzów i grała z mistrzem Finlandii, Szwecji czy Włoch, więc na pewno to ogranie na wysokim poziomie daje gdzieś tam procentują tych zawodników, to nie bez dwóch zdań. Więc na pewno to ciut bardziej doświadczona drużyna na pewno jest, ale nie były to na pewno jakieś, mi się wydaje, całkowicie kluczowe sprawy w tym ćwierćfinale. Ja powiem tak, że pierwsza przewaga była po stronie gości i w tamtej sytuacji naprawdę tam oni mieli trzy 100% sytuacje, tak, tak. Czy 100% okazje, ale bardzo dobrze zagrał nasz bramkarz. Tak, tak. Dziękuję mu. No i jeżeli Gdańsk strzelił pierwszą bramkę, mecz mógłby być iść w całkiem w innym kierunku, ale oni nie strzelili, od razu kara u przeciwnika, myśmy strzelili bramkę, no i w sumie mecz był. Dwie tercje były wyrównane, pierwsza i trzecia, a druga, jak powiedział trener gości, zdecydowanie lepsze wykonanie automatyki. Trener, jeśli dalej jeszcze można, starcie mistrza Polski z drużyną, która jakby powraca na hokeja. Ile, panie trenerze, będzie pan albo drużyna potrzebowali czasu, żeby o tym, co się stało w tych playoffach, zacząć myśleć w kategoriach sukcesu, bo chyba tak należy to rozpatrywać. Na którym kilometrze autostrady do Gdańska zaczniecie na to tak patrzeć? Czy w ogóle? Nie, no ja myślę, że przede wszystkim teraz wszyscy potrzebujemy odpoczynku. To jest pierwsza podstawowa sprawa, bo na pewno jest duże zmęczenie i na pewno chcemy odpocząć wszyscy. Także na pewno dzisiaj o tym myśleć nie będziemy. Natomiast no, mamy spotkanie w najbliższych dniach z drużyną, z prezesami, z szefostwem. Na pewno siedziemy, będą refleksje, przemyślenia i pewnie jakieś tam oceny, analizy, ale jeżeli spojrzeć na cały kształt naszego występu w tym sezonie, to myślę, że można by to rozpatrywać w kategoriach sukcesu, bo uważam, że tak jak graliśmy drugą część sezonu zasadniczego i playoff, to i wyniki, jakie osiągnęliśmy, są bardzo dobre. I tak jak mówię, drużyna nie grała przez ostatnie lata w ogóle w playoffach, gdzieś tam w tych barażach o utrzymanie, gdzieś utrzymywała się. To dzisiaj siódme miejsce w środku tabeli jest. Można powiedzieć, że nabrakło nam dwa punkty do szóstki, plus ten ćwierćfinał, na pewno można tak to odbierać, także na pewno wynik jest bardzo dobry i bardzo korzystny dla nas. Jeszcze mam pytanie do trenera Zientary, jak można ocenić praca sędziów w dzisiejszym spotkaniu, czy pozytywnie, negatywnie, czy jest trener zadowolony, czy raczej nie? No co, ja powiem, pewnie nie będę jakimś pewnie nowicjuszem w tym temacie, bo jeżeli ostatnio słuchałem wypowiedzi trenerów Kolena, Magiery i wszystkich trenerów ekstraligowych,
to na pewno jedno, co trzeba po prostu, muszą zrozumieć i sędziowie, że play-off to jest troszkę inny rozdział i szczególnie w play-offach no muszą po prostu być odpowiedzialni do każdej jednej decyzji. Nie może być tutaj przypadkowości, nie może być jakiejś myślałem, nie widziałem i tak dalej. Play-offy to już naprawdę, w play-offach się nie wybacza pewnych błędów i na pewno muszą być zdecydowanie więcej odpowiedzialni za swoje podejmowane decyzje, bo w meczach na styku, no w meczach, gdzie jedna kara może decydować o wyniku meczu, ta odpowiedzialność musi być maksymalna u nich i często im tej odpowiedzialności niestety brakuje i tyle. Trenerze, pytanie, puchara jest już w głowie u Pana, czy jeszcze na razie regeneracja i dopiero będziecie... Skąd w Podhale? Byliśmy dwa dni temu jeszcze nie wiadomo gdzie, także na razie nie myślę, ale jak powiedziałem, że no po prostu tak obserwuję mecze nasze cały czas i patrząc na... I chyba trener Zientaro pracuje, współpracuje z panem Tomkiem, nie? Z trenerem reprezentacji i po prostu pamiętam ostatnie nasze spotkania z Podhalem. Ten sam system gry, tak samo, taka kontaktowa obrona, bardzo blisko, agresywna, grają jeden, każdy z każdym. Mocno przygotowana drużyna fizycznie, młodsza od naszej, no. Mają bardzo dobrego bramkarza, powiem, że będzie też ciekawa seria, także na razie nie myślałem na temat Podhale, jutro spokojnie obejrzę nasz ostatni mecz, tam pojutrze może jakiś mecz Toruń i Podhale, no i będziemy już myśleć, jak pracować przeciwko takiej mocno zorganizowanej ekipie, jak Automatika w sumie była też super zorganizowana.